Dostałem list. Przeczytam wam fragment. Kamerka przeznaczona jest na rynki europejskie, ma jeszcze lepszą specyfikację, gwarancję i parametry z tej samej półki co GoPro, ale jest od niej 3 razy tańsza. Słuchajcie, oficjalnie w Polsce pojawiła się taka to właśnie kamera sportowa. Uwaga, firmy, nie wiem jak to się czyta, ale chyba tak. Xiaomi. Ta jest biała, można kupić także zieloną. Nie wiem po co komu zielona, no ale okej. Okay. Takie dwie wersje kolorystyczne są. Z przodu, czym różni się od GoPro, nie ma żadnego wyświetlacza. Jest tylko przycisk dość duży do włączania i wyłączania i do przechodzenia z trybu nagrywania filmów na tryb robienia zdjęć. U góry spust migawki. Po prawej stronie, jak żeby inaczej, jest przycisk, którym tworzymy sieć Wi-Fi. Mamy do czynienia z optyką Sony. Jest w środku matryca 16 milionów pikseli CMOS. Pod spodem miejsce na zainstalowanie, przykręcenie do statywu. Z tyłu oczywiście bateria. Po pełnym naładowaniu będziemy mogli nagrywać filmy do 90 minut. A więc w zasadzie standardowo. W tej chwili niestety jeszcze w Polsce nie ma, tak jak w przypadku GoPro, możliwości do kupienia drugiej baterii, klapka druga. I tę na pewno szybko zgubimy, ponieważ nie jest w żaden sposób przymocowana do korpusu. Zasłania nam wejście na kartę microSD, microUSB, ładowanie, bardzo ważna rzecz, no i wyjście HDMI. Ilość akcesoriów dostępnych w polskim sklepie internetowym jest troszeczkę ograniczona w porównaniu do chińskiego sklepu. No ale wiadomo, gdzie Polska, a gdzie Chin, ale tak nie jest źle. Przede wszystkim, zobaczcie, możemy sobie dokupić takiego specjalnego selfie sticka dedykowanego do tej kamery. Przykręcamy ją tutaj u góry. Jak zwolnić spust migawki? Czekajcie, zablokujemy. O, jest. Proszę bardzo. I co, mam rękę wyciągać? Nie. Dokupujemy, no niestety kasa pójdzie. Kolejną rzecz, czyli takiego małego pilocika. Ten pilot idealnie, no prawie idealnie, powinien się tutaj móc umieścić, wkomponować w ten uchwyt. Mi się to nie udało. Ok, możemy sobie tę rękę wyciągnąć, tu nacisnąć. Ra, la, la. Są jeszcze inne bardzo fajne akcesoria, to może wam się przydać, zwłaszcza latem. Uchwyt do nagrywania filmów i robienia zdjęć pod wodą, który nie powinien zatonąć, jest bardzo lekki, pokryty specjalną pianką, przyjemny w dotyku. Jest jeszcze oczywiście dodatkowo pasek, który zaciskamy na przegubie i kamery nie powinniśmy zgubić. Jest oczywiście mocowanie na głowę, do kasku i mocowanie rowerowe, ale najważniejsza kwestia, znacie? Znacie, prawda? Nawet to zamknięcie jest podobne. Kiedy włożymy do niego kamerę, możemy nagrywać i robić zdjęcia aż do 40 metrów pod wodą. Czego brakuje mi w polskim sklepie internetowym? To takiej przystawki do szyby czy do zamocowania na samochodzie. Tego nie ma, ale uwaga! Ta-da! Mocowanie GoPro! Czy to oznacza, że będzie pasowało? Proszę uprzejmie. Pasuje? Pasuje. Ta kamera nie ma żadnego ekranu, a więc wejście do ustawień jest w zasadzie, przynajmniej jeżeli chodzi o wykorzystanie obudowy, niemożliwe. Zatem co zrobić, żeby zmienić jakieś ustawienia? No i tutaj z pomocą przychodzi nam aplikacja, która jest oczywiście darmowa, co ważne, jest w języku polskim. Co możemy tą kamerą nagrywać? Normalne wideo, timelapsa. Wykorzystując do tego wideo, timelapsa zrobionego ze zdjęć, możemy wykonać serię zdjęć i możemy użyć timera. Nie ma slow motion. Możemy zmienić rozdzielczość, maksymalnie 2K, więc nie jest źle. Standardowo 1080p. Możemy także zmienić FPS, ale jeżeli wejdziemy w konkretne ustawienia, możemy się pogubić. Tego jest naprawdę cała masa. Ale do tej aplikacji można mieć kilka uwag. Przede wszystkim podgląd z kamery. Telefon jest w pionie, przechodzimy do poziomu, nic się nie dzieje. Żeby podejrzeć obraz w poziomie, musimy kliknąć w tym miejscu i wtedy obraz automatycznie przechodzi nam do poziomu. Tylko że zobaczcie, nie mamy w tym momencie jak odpalić nagrywania. Nie ma żadnego przycisku, nie ma spustu migawki. To jest trochę słabe. Żeby to zrobić, musimy wrócić do pionu.
Nie sądziłem, że kamera, która kosztuje niecałe 500 zł, może nagrywać filmy w takiej jakości. To naprawdę godny konkurent GoPro. A najlepsze jest to, że to maleństwo można kupić w chińskich sklepach internetowych za około 270 zł. Lepiej jednak do tej kamery dorzucić te 200 zł i kupić ją w polskim sklepie, ponieważ ten model przeznaczony na nasz rynek ma o 30% wydajniejszą baterię Sony plus poprawioną optykę. Dorzucę do tego jeszcze gwarancję i polski serwis. Kurczę, naprawdę fajny sprzęt. Tym razem na tapetę wziąłem jedne z najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów, czyli Parrot Zig 2. Czy ten sprzęt, telefon, który budzi skrajnie sprzeczne emocje, telefon, który jest koszmarnie drogi, czyli iPhone 6.